Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Słoneczny wrzesień prowokuje nas, aby jeżeli tylko ma się taką możliwość jeszcze wyjechać na krótki urlop, jeszcze urwać dwa dni w górach, trzy dni nad morzem, a my właśnie o wyjazdach dzisiaj będziemy rozmawiać. Czy warto brać psiaki i kociaki na wyjazd, na urlop, na wycieczkę? To pytanie jest szczególnie ważne dla miłośników kotów, bo to właśnie koty z podróżami radzą sobie chyba gorzej. To zacznę od kota, bo odpowiedź myślę, że będzie trochę łatwiejsza. Kot jest generalnie zwierzem. Terytorialnym, czyli jeżeli on sobie siedzi przez 10 miesięcy w mieszkaniu i nagle go, nagle zupełnie totalnie zmienimy mu miejsce zamieszkania, to może go to dosyć mocno zestresować. Teraz druga sprawa, każdy kot to jest trochę inny charakter. I dla jednego już ogromnym stresem będzie przetransportowanie go do przychodni weterynaryjnej, wystawienie na stół. I to bardzo dokładnie widzę u siebie w przychodni, gdzie kot zapiera się czterema łapami jeszcze ogonem, żeby z tego kontenerka go nie wyciągnąć. A są koty, które po otworzeniu e, kontenera wychodzą, e, rozglądają się po, po, po okolicy, zeskakują ze stołu i generalnie są nastawione na zwiedzanie nowego miejsca. I z takimi kotami, myślę, jak najbardziej można wyjeżdżać. Jeżeli widzimy, że ten, temu zwierzakowi nie przeszkadza zmiana środowiska, jak najbardziej nie ma problemów z wyjazdem na wakacje. Bo z drugiej strony, jak zabierzemy takiego kota, który przez najbliższy tydzień wejdzie pod kanapę i z tej, spod tej kanapy nie będzie chciał e, wyjść na tych wymarzonych w czasach, to możemy mu zafundować, na przykład zapalenie pęcherza moczowego. Bo taki kot, który jest wystraszony, jest zestresowany, e, który bardziej w głowie wa walczy o przetrwanie, no to nie myśli, żeby sobie swobodnie korzystać z kuwety i już nawet takie wstrzymywanie moczu może w efekcie nam te plany urlopowe trochę pokrzyżować. A czy da się przyzwyczaić młodego kota, jeżeli ma się go zupełnie od kocięcia i jeżeli właśnie od takiego małego kociaka zaczniemy go wozić ze sobą w różne miejsca, to czy... On się przyzwyczai do podróży samochodem, a później do poznawania nowego otoczenia. Tak jak próba przyzwyczajenia kota, żeby nie, nie chodził po kredensie czy po stole. No, u jednych się to uda, u drugich możemy po prostu się pogodzić, że on tam będzie chodził. No dobrze, to teraz skupmy się na psach. Dla psa taka wycieczka to w zasadzie zawsze jest wielka, wspaniała przygoda. Dla większości tak, chociaż pewnie też się trafią takie pojedyncze osobniki, które z domu wychodzić nie chcą. Natomiast co do zasady, yy, większość psiaków nowe zapachy, nowe miejsca obwąchiwać uwielbia, także jak najbardziej zabieranie zwierząt ze sobą na wakacje psów, to jest bardzo dobry pomysł. Nie każdy pies natomiast dobrze znosi podróż. Dzieciakom dajemy aviomarin. A co dajemy psu? Aviomarin to może nie będzie najlepszy pomysł, bo mam już całą masę preparatów, takich gotowych, dostępnych, weterynaryjnych, dedykowanych dla psiaków i są w najróżniejszych postaciach, w kapsułkach, w żelach, w tabletkach. No i w zależności od tego, jak pies jest współpracujący, czy nam połknie tabletkę, czy raczej musimy wykorzystać żel, który gdzieś tam wytrzemy w wniąsło. na pewno taki idealny preparat dla konkretnego psiaka nie będzie problemu, żeby znaleźć, ale... W tej kwestii po prostu najlepiej udać się do swojego lekarza prowadzącego, który tym zwierzakiem się opiekuje, na pewno nam podpowie. O czym jeszcze przy okazji takich podróży z psem trzeba pamiętać. To, co jeszcze jest mega ważne, jeżeli chodzi o podróżowanie z psem, no to sam rodzaj transportu tego psiaka. Bo raczej nie powinien sobie tak swobodnie siedzieć na miejscu pasażera, bo w sytuacji awaryjnego hamowania. Niestety też znam takie historie, gdzie niestety wszystko się w zasadzie dla właścicieli skończyło dobrze, ale piesek nam przez przednią szybę wyleciał. Tylko dlatego, że nie był zabezpieczony. Więc nawet jeżeli my jesteśmy odpowiedzialnymi i ostrożnymi kierowcami, no to trzeba zakładać, że niestety ktoś się na drodze może trafić. No cóż, może się trafić znacznie mniej odpowiedzialny kierowca. Więc. Jeżeli mamy możliwość, to najlepszym rozwiązaniem jest przyzwyczajenie psiaka do podróży w kontenerze. Mamy taki kontener, który potem na przykład na miejscu już naszego wypoczynku może służyć jako taka... Prowizoryczna buda, czyli jest bezpieczne miejsce dla pieska, nawet gdyby był trochę zestresowany, bo może będą jakieś inne psy, żeby się mógł szybciej zaaklimatyzować. Wtedy wystawiamy sobie taki transporter i mamy przenośną budę Jeżeli się taki transporter nie zmieści, to na pewno warto zainwestować w odpowiednie szelki, takie, które mają wpięcie jak nasze pasy bezpieczeństwa, żeby takiego pieska przypiąć, nawet na najkrótsze wyjazdy z domu 10 metrów do, może 10 metrów to nie, ale kilometr do parku czy lasu, to takiego zwierzaka powinniśmy zabezpieczać. A co z wożeniem psa w bagażniku, bo są takie rozwiązania, są takie pomysły? No, są takie pomysły, ale to znowu, jeżeli mamy duży bagażnik mojego pieska, no to przy, przy pierwszym zakręcie, no będzie nam po tym bagażniku skakał jak piłeczka kauczukowa. <noise> jeżeli już mamy gdzieś go przewozić, to myślę, że najbezpieczniejszym i takim najbardziej Uniwersalnym miejscem będzie jednak podłoga obok siedzenia pasażera. Tak? Wtedy możemy sobie odchylić fotel i w tą Część. dziurę na nogi i po prostu tam możemy pieska ułożyć. Bo to nawet delikatne. Zahamowanie, kiedy pies jest na, na fotelu i on się z niego bardzo szybko ześlizgnie, to mogą być urazy kręgosłupa, urazy kończyn. Nawet jeżeli nic się nie wydarzy, nam z samochodem po prostu czasami musimy gdzieś tam awaryjnie zahamować. Zatem życzymy wszystkim bezpiecznych i pięknych jesiennych wyjazdów. I już dziś zapraszamy na kolejny odcinek Zwierza Weterze, gdzie postanamy się odpowiedzieć na pytanie, czy mamy obecnie do czynienia ze zbliżającą się epidemią parwowirozy. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Pies czy kot? Fretka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w Eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.